Monika Łukasiewicz, jestem pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracuję na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Zakładzie Hodowli Drobiu. Moją pasją są generalnie kury ozdobne. Moja praca, czyli mój zawód związany jest ściśle z kurami, nie tylko tymi przemysłowymi, ale w dużej mierze faktycznie tymi ozdobnymi. W związku z tym prowadzę też taką organizację, która zajmuje się również przygotowywaniem różnego rodzaju wystaw, gdzie prezentujemy i staramy się w jakiś sposób edukować społeczeństwo. W ten sposób pokazujemy te nasze ptaki ozdobne. Na co dzień faktycznie zajmuję się kurami ozdobnymi, mam swoją hodowlę, obserwuję je, przygotowuję do wystawy i oczywiście jeżdżę z nimi na wystawę. Obserwując ludzi, którzy przychodzą na naszą wystawę, tak, bo generalnie mogę odnosić to do ludzi związanych w jakiś sposób z hodowlą amatorską. Nieco trudniej na pewno było mówić tutaj o przemysłówce, bo to specyficzna grupa ludzi. Natomiast osoby, które przychodzą na taką wystawę, to osoby, które w moim przekonaniu absolutnie nie mają w tej chwili pojęcia na temat kur, żadnych. Obserwujemy i myślę, że to jest dla mnie dość pouczające, kiedy na wystawę przychodzą ludzie, przychodzą dzieci, które nigdy widać nie miały kontaktu z pisklętami, z kurczętami. Pierwszy raz widać, dotykają, biorą na rękę takiego pisklaka, przytulają, czują, jak w ogóle taki pisklak w dotyku ma swoje miękkie upierzenie, czy ten puch jeszcze na samym początku. Obserwują różnorodność kur, ponieważ kura jest gatunkiem plastycznym, bardzo plastycznym i świadoma działalność człowieka spowodowała, że dzisiaj na wystawach możemy obserwować około, nie wiem, 40 czy 50 raz w wielu odmianach barwnych, z różną strukturą upierzenia. Tak, mogą być bardzo puchate, jak kury jedwabiste, mogą być lokowane, gdzie do wystawy pióra są faktycznie układane prawie że na lokówkę i każde pióro wykręcone w inną stronę, po ptaki, które mają gładkie upierzenie. Wszystkie one są absolutnie różnorodne, mają swoje charaktery. Każdy z hodowców może sobie wybrać w przyszłości rasę czy ptaka do swojego charakteru. Tak? Możesz wybrać sobie małego ptaka, jakim jest na przykład, nie wiem, seramka, jeden z ptaków pochodzących, czy jedna z kur pochodzących z Malezji. Można sobie wybrać bardzo dużego osobnika, który waży, nie wiem, 8, 9, 10 kg. Bardziej walecznego, bardziej spokojnego, tak, nie wiem, z opierzonymi skokami, z nagimi skokami, z ogonem, bez ogona, z czubkiem na głowie, bez czubka na głowie, tak, z różnymi ozdobami na samej głowie, czyli na przykład jakimiś przydatkami głowowymi typu, nie wiem, grzebień, czub i jakieś inne elementy ozdobne. Generalnie kura jest absolutnie fajnym gatunkiem do takiego kontaktu bezpośredniego z człowiekiem. Można się wiele rzeczy nauczyć od kury. Często pojawia się ta informacja o tym, że kura jest głupia, natomiast wydaje mi się, że nie do końca jest to prawdą. Ja swoje kury obserwuję od wielu lat. Obserwuję również kury w innych okolicznościach, tak, nawet tych na fermach. Kury są bardzo bystre. Mimo swojego małego mózgu, wielkości powiedzmy tego przysłowiowego orzecha włoskiego, kury są bystre, mają wiele fajnych zmysłów, które wykorzystują w życiu. Tak? Zmysł wzroku, są bardzo bystre ze względu na wzrok, bardzo dobry wzrok. Pozwala im na życie, funkcjonowanie w środowisku, obserwowanie otoczenia, obserwowanie również obsługi, tak, czyli nas ludzi, którzy opiekujemy się tymi ptakami. Zmysł dźwięku, czyli ptaki bardzo dobrze wyczuwają czy nasłuchują, potrafią nasłuchiwać bardzo niskie tony, to też pozwala im na ucieczkę na przykład przed pojawiającą się burzą czy jakimś tam huraganem. Obserwują otoczenie, to już mówiłam o tym wzroku i słuchu, ale również są bystre, jeśli chodzi o takie zachowania socjalne w grupie samych ptaków. I to też pozwala im w bardzo fajny sposób funkcjonować w swoim kurniku, czy na podwórku, czy w okolicach domostwa każdego człowieka. Mają pamięć, absolutnie zapamiętują. To jest też taki element, który obserwujemy w hodowli amatorskiej. Ja też obserwuję, kiedy, czy moja mama może bardziej obserwuje, kiedy ja wyjeżdżam i muszę coś załatwić, to moja mama się opiekuje ptakami i ona wtedy twierdzi, że moje kury są niewychowane, bo jak ona wchodzi, to one na przykład atakują jej buty, czy skaczą na nią. Natomiast kiedy ja to robię na co dzień, to moje kury nie reagują w taki sposób i na początku zastanawiałyśmy się, dlaczego moje kury mnie nie atakują, ją atakują. A wynika to z tego, że ptaki zapamiętują pewne kształty, posturę ciała, rozróżniają kolory, więc też moja mama przychodzi w innej kolorystyce ubrania czy obuwia, ja przychodzę w innej.
inaczej się poruszamy, inaczej gestykulujemy, one też poznają mowę naszego ciała, a my w ten sposób poznajemy mowę ich ciała. A poza tym też mamy inne głosy. Ptaki nasłuchują naszych głosów. Ja kiedy wchodzę do swojego kurnika z moimi ptakami, za każdym razem wydaję jakieś swoje określone dźwięki, tak one mnie w ten sposób poznają, my się komunikujemy. To jest tak, jak wchodzi się do, nie wiem, obory, to też najpierw wydajemy jakiś dźwięk, żeby te zwierzaki się tam w środku oswoiły z tym przybywającym. Tak, my w tej chwili jesteśmy intruzem, bo one sobie żyją w swoim domu, a wyobraźcie sobie, my wchodzimy do obcego domu, no i jesteśmy czasami niemile widzianym gościem, w związku z tym fajnie jest powiedzieć dzień dobry, czyli tak, witam się z naszymi ptakami. No, jeśli mielibyśmy mówić o jakiejś klasyfikacji kur, to zapewne tak bardzo ogólnie moglibyśmy je podzielić na te, które są utrzymywane w systemach wielkotowarowych, tak? Czyli nie wiem, no, brojlery, nioski i tak dalej. Moglibyśmy również wyodrębnić grupę tych takich ogólnoużytkowych, które gdzieś wykorzystywane są w gospodarstwach. Możemy też mówić o stadach zarodowych, możemy mówić o tych ozdobnych. Te ozdobne znowu możemy sobie dzielić na ogromne ilości, bo tam mówimy o karłowatych właściwych, mówimy o olbrzymach, o długoogoniastych, o długopiejących, czyli też takich ptakach, które powiedziałam na samym początku, że kura jest gatunkiem plastycznym i u niej też wykorzystuje się pewne cechy. Czyli możemy sobie potem oceniać na przykład długość ogona. U niektórych ras obserwujemy koguty, które mogą osiągnąć długość ogona 12 metrów, co się wydaje takim absurdem, jak to zrobić. Albo ptaki, które, u których oceniamy długość piania, co też na co dzień jest mało naturalne. A taki kogut, u którego oceniamy to pianie, czyli należący do grupy długopiejących, może piać nawet około 30 czy 40 sekund w takim jednym ciągu, tak? I proszę sobie wyobrazić, że mamy 30 takich kogutów na podwórku i każdy rozpoczyna o wschodzie słońca, a nasz sąsiad po prostu już wyrywa sobie włosy z głowy, tak? Bo ma fajną melodyjkę z rana. Dobrostan jest takim pojęciem bardzo szerokim. W hodowli amatorskiej to generalnie utrzymanie w tak zwanych odpowiednich warunkach, chociaż ustawa też nie przewiduje, co zną takie odpowiednie warunki, czyli pewnym jest, że muszą być wolne od głodu i pragnienia. Wszędzie ta sytuacja ma miejsce, tak? Czyli jeśli mówimy nawet o utrzymaniu w fermach wielkotowarowych, to mówimy również o tak zwanym dobrostanie, czyli niegłodzenie, czyli dajemy im możliwość swobodnego pobierania karmy i wody. Staramy się, aby te ptaki miały zachowane możliwość wykazywania naturalnych zachowań. U kury takim naturalnym zachowaniem jest to, że może sobie pogrzebać, to, że może sobie pobiegać, czy tam poruszać się w sposób swobodny, to, że może poruszać sobie, pomachać skrzydłami, to, że może się tam pokomunikować między sobą, to, że może usiąść na grzędzie, tak? Czyli staramy się stworzyć takie warunki bardziej zbliżone do takich absolutnie naturalnych. Czyli w tym wypadku musielibyśmy to przełożyć sobie troszeczkę do dzikiego kura dżungli, chociażby galusa, od którego wywodzą się wszystkie kury. No i oczywiście muszą to być warunki, w których te ptaki są raczej pozbawione takiej sytuacji stresogennej, tak? Czyli żyją sobie w sposób spokojny i nie są stresowane przez środowisko. To nazewnictwo mówiące o tym, że kura jest szczęśliwa, pojawia się bardzo często. Trudno jest mówić tutaj o szczęśliwości kury, bo generalnie w czasach współczesnych to pojawia się u wielu gatunków, tak? U wielu gatunków zwierząt, kiedy mówimy o szczęśliwości zwierząt. Każdy gatunek ma swoje indywidualne cechy, kura oczywiście również. Wydaje mi się, że taką miarą szczęśliwości dla ptaków, bo my ludzie często uczłowieczamy zwierzęta i nam się wydaje, że dla nich to jest lepsze, że kura na przykład mieszka w mieszkaniu. Ja takich sytuacji znam kilka bądź kilkanaście. I to, że jej stwarzamy jakieś nad wyraz dziwne warunki, to z naszego punktu widzenia jest super dla tej kury, ale trzeba też pamiętać, że kura ma swoją biologię, ma swoją fizjologię, nieco inną jak człowiek. W związku z tym taką miarą szczęśliwości kury jest to, że jeśli mamy do czynienia z kurą w sensie samicą, to ona się niesie. Jeśli się niesie, to na pewno nie jest to miejsce, w którym byłaby nieszczęśliwa. Kura też jest takim fajnym gatunkiem, może nieco innym jak na przykład krowa, że gdybyśmy chcieli ją zmusić do tego, żeby znosiła te jaja, tak? Staję dzisiaj przed nią, mówię, posłuchaj, chcę to jajo, to nie wycisnę tego jaja z tej kury, tak? W przeciwieństwie na przykład do krowy, gdzie podejdę i sobie mogę krowę wydoić. Także jeśli ona nie chce i nie ma, a generalnie nie ma tych warunków, minimalnych warunków zapewnionych w swoim kurniku, to kura się nie będzie niosła i to jest fajne w tym gatunku. Czyli musimy zapewnić jej minimum,
żeby zechciała rozpocząć proces nieśności. Czyli jeśli się niesie, to możemy mówić, że ta kura ma spełnione warunki, no i generalnie jest szczęśliwa, bo miarą szczęśliwości kury jest również wyprowadzenie swoich młodych, jeśli ma takie możliwości, tak, jeśli jej przeznaczeniem jest pozyskiwanie jaj do wylęgu, a potem ewentualnie do wysiadywania. W hodowli amatorskiej faktycznie pozwalamy naszym kurom na ten proces nieśności i wodzenia, czyli ona znosi jaja, wysiaduje sobie swoje pisklęta, potem je wodzi i odchowuje swoje młode. Te ptaki, które są utrzymywane w systemie wolnowybiegowym, tak my często mówimy, bo znowu my ludzie twierdzimy, że jak ona sobie biega po trawie, tak, czy po podwórku, to jest szczęśliwa. Byłabym sceptycznie nastawiona, bo też trzeba pamiętać, że tej kurze przy okazji tego biegu może się przytrafić kilka różnych nieszczęść. To znaczy ona też żyje w ciągłym stresie, między innymi presji drapieżników z góry, czyli jakichś jastrzębi i tym podobnych, po presję drapieżników naziemnych, nie wiem, lisy, kuny i tym podobne, również człowiek, który gdzieś tam nieumiejętnie je przegania, to też presja, no nazwijmy teraz drapieżnika, tak? Poza tym to, czym żywi się ta kura w tym systemie wolnowybiegowym. Nie sposób jest kurę utrzymać w jakichś ryzach, że posłuchaj, nie wchodź tam, bo tam nie możesz, tak? Kura jak się uprze, to wejdzie na największą górę śmieci, na największą górę czegokolwiek, co się znajduje na naszym podwórku. Ona wyjdzie pod samochód, z którego będzie kapała benzyna i tak dalej, czyli wygrzebywanie jakichś różnych toksyn ze środowiska jest absolutnie bardzo proste, co oczywiście może wpływać niekorzystnie na organizm. No i wcale nie musimy wtedy mówić o tym, że ona jest mega szczęśliwa tylko dlatego, że ona sobie po prostu pobiega. W kurniku, jeśli mówimy o systemie wolnowybiegowym, czy w systemie takim ściółkowym, ona też może sobie pobiegać. I do tego wszystkiego ma mikroklimat absolutnie kontrolowany, tak? Jeśli utrzymujemy ją w takim systemie wolnowybiegowym, też niekoniecznie będzie szczęśliwa, jeśli będziemy zapominali o tych ptakach i na przykład, nie wiem, spadnie na nią ogromna ilość deszczu albo zacznie wiać, a ona nie będzie miała się gdzie schować. Także myślę, że gdzieś to wszystko trzeba wypośrodkować. Trudno jest mówić, że w tym systemie, czyli na przykład zamkniętym, tak, czy klatkowym, czy ściółkowym i systemie wolnowybiegowym, ona jest szczęśliwa czy nieszczęśliwa. I tu są plusy, i tu są plusy, i tu są minusy, i tu są minusy, więc trudno jakby w jeden worek to wszystko wrzucić. Na pewno takimi podstawowymi elementami takiego prawidłowego bytowania życia kury, czy wyposażenia pomieszczenia, w którym ta kura miałaby żyć, to, co potrzebuje, z czego korzysta na co dzień, no to jasnym jest, że pojedło i karmidło, tak, no bo musimy dostarczyć tą karmę i wodę. Na pewno grzęda jest takim fajnym miejscem, ponieważ one tam odpoczywają, one tam mają ten czas taki jakby też poniekąd niezależności, ustalają też hierarchię, jedne siadają wyżej, drugie siadają niżej, tak. Więc to też jest jeden z takich elementów zasadniczych wyposażenia takiego kurnika. Musi mieć fajne i spokojne, a przede wszystkim zacieszne miejsce, gdzie będzie mogła znosić te jaja. Czyli często mówimy o tym gnieździe, które gdzieś powinno być usytuowane w jakimś miejscu nieco zacienionym, tak żeby nie następowała presja ze strony sąsiadki kury, która też będzie chciała znieść to jajo. Oczywiście gniazd powinno być odpowiednia ilość do ilości znajdujących się tych naszych niosek w kurniku. No na pewno oświetlenie, na pewno wentylacja jest, szczególnie w hodowli amatorskiej, ale myślę, że nie tylko w hodowli wielkotowarowej, absolutnie jeszcze pewnie bardziej. Wentylacja jest tym elementem niezbędnym. To też z punktu widzenia takiego zabezpieczenia czy profilaktyki, poniekąd profilaktyki przed jednostkami chorobowymi, to głównie mykoplazmoza, która jakby no, nie ułatwia życia w hodowli amatorskiej, więc wentylacja jest niezbędna. No i myślę, że to chyba tyle. No, oczywiście może się pojawić okno, to okno może być, bądź go może nie być, bo te kury mogą wyjść, bądź nie. Więc tutaj musimy jakby dostosować to pomieszczenie. No i oczywiście materiał, z jakiego zbudowane jest takie pomieszczenie. Generalnie mówi się o tym, że powinno być drewniane, aczkolwiek wydaje mi się, że z praktyki byłabym pewnie sceptyczna, ponieważ pojawiający się ptaszeniec niestety w hodowli amatorskiej również funkcjonuje i wcale nie ułatwia tego życia i te drewniane pomieszczenia często przeszkadzają jakby w likwidacji tego pasożyta, więc myślę, że gdzieś trzeba znaleźć też znowu złoty środek między tym betonem a drewnem. Też tyle, ilu pewnie będzie ludzi na świecie, tyle będzie różnych teorii mówiących o tym, że mięso pochodzące czy produkty pochodzące od ptaków schowu wolnowybiegowego są absolutnie lepsze od tych pozyskanych
z systemów zamkniętych. Tutaj pewnie też bym polemizowała. Oczywiście ja się cieszę, że na rynku obecnie mamy wybór, tak, i że każdy z nas może sobie wybrać, jeśli chce kupić droższe z wolnego wybiegu. Nie ma sprawy, mogę sobie kupić. Nie lubię tylko, jak jest to w jakiś sposób bardzo mocno narzucane i następuje taka presja, ponieważ w składzie fizykochemicznym właściwie tych różnic prawie nie ma, albo są minimalne. Musimy też pamiętać, że te ptaki, które są utrzymywane w systemie wolnowybiegowym, one rosną nieco dłużej. Są ubijane w związku z tym nieco później. Te ptaki poruszają się oczywiście, biegają po tym wybiegu. No, na pewno może będą nieco mniej otłuszczone, aczkolwiek będzie to wpływało znowu nieco bardziej negatywnie na otłuszczenie tej tuszki, ale również na twardość tego mięsa, czyli na to, na co my konsumenci zwracamy uwagę. Jesteśmy raczej bardziej przyzwyczajeni do tego, że kupujemy kurczaka w sklepie, który podlega szybkiej obróbce termicznej, bo też jakby tego konsumenci wymusiliśmy. A dzisiaj, jeśli kupujemy tego z wolnego wybiegu, no to musimy mieć świadomość, że on jest nieco twardszy. Nasze dzieci, podejrzewam, niechętnie będą chciały takie mięso jeść. Natomiast jeśli konsument chce i chce mieć dłuższy kontakt w trakcie rzucia tego mięsa, no to oczywiście tak, jak najbardziej, no może. Aczkolwiek jeśli chodzi o skład fizykochemiczny, to on się absolutnie za dużo nie różni. Inną rzeczą jest to, że w literaturze znajdziemy dużo publikacji mówiących o jakości produktu pochodzącego z systemu wolnowybiegowego, ale tam jeszcze często pojawia się czynnik żywieniowy. Oczywiście jeśli wprowadzimy jakieś dodatkowe elementy do żywienia, wzbogacimy paszę o, nie wiem, witaminy E albo dodatkowo jakieś elementy wyciągów ziół albo jakieś oleje, no to oczywiście wpłyniemy poniekąd jeszcze na jakość mięsa, bo tak naprawdę na jakość produktu wpływamy poprzez głównie żywienie, a nie przez to, że ten kurczak może sobie na przykład pobiegać. Jeśli chodzi o same kurniki w Polsce, to jestem raczej z tych osób bardziej zadowolonych. Jeżdżąc sobie oczywiście w różne miejsca, mając kontakt z gospodarstwami, mając kontakt z fermami wielkotowarowymi, nie powiedziałabym, że mamy gorsze kurniki jak na przykład na zachodzie. Trzeba też zwrócić uwagę, że my troszeczkę bardziej jesteśmy na tym etapie bardziej rozwoju jeszcze ciągle i te nasze kurniki są nieco nowsze, są bardziej nowoczesne od kurników, które znajdują się na zachodzie, a właściwie nie odbiegają, jeśli chodzi o wyposażenie, od tych kurników, które znajdują się na zachodzie. Czyli myślę, że nie jesteśmy krajem, który miałby się czegokolwiek powstydzić, jeśli chodzi o budowę, o utrzymanie ptaków w tych systemach, o wyposażenie, no i jakość produktu, bo absolutnie, jeśli chodzi o jakość produktu, jesteśmy nadal liderem. W związku z tym, jeśli jesteśmy liderem, to znaczy, że produkujemy bardzo dobrej jakości materiał, czyli wszystko funkcjonuje jak należy.